wszystko. Deszcze 75%, także nie wąsko, ale to jest chyba mój ostatni wypad w tym roku. Kasia mnie męczy trochę. Pakuję się na perłę i śmigam. Cyk. No i dobra, odbiłem od przystani. Jednak wziąłem jeszcze jeden dodatkowy kijeczek. Adrenę z bantamikiem. Tak, na wszelki wypadek, powiedzmy tak. Głównie to będę testował dzisiaj tego Westinka. Trójeczka, to jest, on chyba jest 8 stóp 6 cali albo 4 cale do 130 gram. On mnie najbardziej interesuje, bo ja go wczoraj kupiłem. Chcę zobaczyć, jak się będzie zachowywał pod 130 gram, tak? No jakby nie wydawał rady, to tu jest kompre. Tutaj jest bestyjka podpięta, tak? Półsetka bestyjka. A tutaj jest w kompre podpięty rewo. Abuszka NACL. No i co? Głównie dzisiaj lubię łowić na woblery, tak? Szczupłe. Także woblery głównie będą badały dzisiaj te wody. Mam tylko, no prawie tylko, tam parę jest innych. Głównie mam salmo i rapalkę, tak jak mówiłem. Tutaj jedno pokłanie, drugie. Tu trochę własnej roboty jest. Te muszę stąd wywalić, bo nie chodzą dobrze. Trzeba jest troszeczkę tych oberków tutaj. Gum mam już po drugiej stronie, mam tu są już takie big game'y, spore, to mi kręci, widać, że są spore gumy, właśnie pod takie gumy kupiłem ten kij. No i zobaczymy, tak? No i zobaczymy, jak tu będzie, tak? Zida. Na płytkie miejsca płynę, takie do 5-6 metrów. No, trochę pizga, ma padać mocno, także... No dobra, dzida. Jest kawałek. Ciepło. Super hobby. No i dobra, pierwsze napłynięcie. Kupiłem salmiaczka, pajka. No i pierwsze żółte kijaczki, zobaczymy. Stanąłem na 5,5. Sprawek tutaj mam, widzę, jakiś. Puścił. Trzeba rękawiczki założyć. No i tutaj chcę połowić chwilę, tak? No powiem tak. Lata z tego super, tak? I mam jeszcze
Dwa inne kije jest szczupakowe, jeden do kompre do 57 gram i drugi jeszcze jest do 140, krótki 6,6, a kompre chyba jest 7,2. To nie rzucę tak jak tym kijem. Tamte są szybsze zdecydowanie. Ten jest bardziej medium, bym powiedział, tak? No dobra, medium fast. Rzuca się z niego bardzo fajnie. Za chwilę przejdę do innych woblerów, trochę większych, cięższych i zobaczymy. No ale lata kapitalnie z tego, tak? Jak z procy. Także byłem wczoraj wędkarskim, jako sądy za nich do naprawy, ale dupa szklanka nie do naprawienia, także trzeba nową. Nie mam sonaru tam, no jeden jest starszy. Ale kupiłem fajne zestawy do montowania dużych gum. Wcześniej sam to robiłem. Podobne, tutaj dawałem krętliki. I te krętliki będę dawał nadal, tak? Fajna sprawa z wymianą ciężarka. Tu już wkręciłem swoją ulubioną gumkę. To jest ten zestaw. Fajnie, bo to się bardzo szybko zmienia. Nie tak jak... O, tu jest mój stary zestaw. Mój stary zestaw wygląda w ten sposób. Mniej więcej. O, główka. Kotwice, które można sobie przekładać, gdzie chcesz, tak? Bo tu są kółeczka. Cyk, cyk, cyk. Ale zamiast główki to tego typu obciążenie. Fajnie jest, bo to szybciutko idzie, wiesz? Cyk, cyk, założysz i już. Także założę i pomiącham trochę westinkiem gumami. Zobaczę, jak to w pionie będzie chodzić, ten kijeczek pracować. Będę dżigował sobie. Także no, kupiłem trochę więcej tego badziewia, bo i kotwice, i to oczywiście sobie sam porobię zimą, tak? Ja będę miał trochę więcej czasu, nie będę jeździł na ryby, to sam pokręcę. No, także spoko. Łowię. No cóż, Spelek nie obdarował rybą, zaczął pizgać naprawdę mocno. Odrzuciłem to, gdzie mogłem. Cholernie zimno się zrobiło, bo przy takim wiaterku jak jest teraz i 2 stopnie jak jest, to jest chłodno w ręce. Teraz zobaczę, czy mam jakieś lepsze rękawice na łodzi. Że no, tu się nie dało nic połowić, tym bardziej, że chłopaki w to mnie obłowili. No, że macha trochę mną. Zawinę się, popłynę w inne miejsce. Tam zobaczymy za szczupakiem. No i tyle. Uciekłem z tego miejsca, gdzie tak pizgało ostro. Tutaj sobie łowię ten kawałeczek. Trochę kiepsko, że akumulatory mam słabe. Pokazuje mi te dziubówki. No tam strasznie wiało. Tutaj sobie połowię w tym miejscu. Tu parę metrów fajnie złowiłem. Ale tu jest koniec maja. Czerwiec, dobra meta. Tam jest wypłycenie, sobie też połowię. W tamtym roku miałem 1,10 m przy słupku zielonym. Także też sobie tam połowię. To jest chyba w 11:30 już jest. Jestem bez biura, ale jestem mega zadowolony z tego kijaszka.
Bardzo zadowolony jestem. Tutaj stanę sobie na 10 metrach i typowo będę dźgował tymi gumami, tak, dużymi. Założę 30 gram. Guma, nie wiem ile masz, gdzieś blisko tyle. I sobie podźguję, tak. Pizga naprawdę nieprzyjemnie jest. Chłodno, no. Znalazłem czapeczkę. Na szczęście ciepłeś rękawice. Tu obrzucam jeszcze sobie dryf troszeczkę. No, pizga. Wyspę jeszcze tam troszeczkę. Za wyspą stanę, tam nie będzie wiało tak. Że tam sobie też porzucam za wyspą chwilę. Godziny mamy 12:10. Tam będzie ostatnie miejsce w tym roku w zasadzie. I jutro z rana wyciągam na łódkę, bo już mrozy idą, zapowiadają. Tym bardziej, że wyjeżdżam teraz na tydzień. Może być tak jak 2-3 lata temu. To gdzieś musiałem wyjechać, na parę dni wróciłem i lód był 5-centymetrowy. Młot taki wielki musiałem wziąć i rąbać i wyciągać. Problem był duży, żeby wyciągnąć łódkę. Także tu sobie chwilę podryfuję. No i tam jeszcze koło wyspy, mam nadzieję, że coś kumknie. Wreszcie coś się trafiło, żaden to wielki szczupak, ale zawsze coś. Sanniaczka. Fajnie, że coś wzięło, tak? Super, no. Klasycznie. Na główeczkę, tak? No, także coś tam złowiłem, tak? Cieszę to. Zawsze się szuka każda ryba. Rzucałem tutaj gumą przed chwilą. Nic. Założyłem jeden z fajniejszych wobblerów ogólnie rzecz dla mnie. Z Gietrzwałdu. Przez Gietrzwałda. Z Gietrzwałdu. No. Fajnie, no jeszcze sobie porzucam chwilę, tak? Super. Próbuję jeszcze skinerkiem, napłynąłem na 3 metry, a zapomniałem woda. Woda ma 9 stopni. To wpłynąłem na 3 metry, takie lekkie wypłucenie, trochę zielska. Tu porzucam i maksymalnie 15 minut. I się zawijam, to jest ostatnie 15 minut roku pańskiego 23.